Na dwóch przysiłkach trwają prace przy rozbudowie sieci kanalizacyjnej. Jest to już drugi etap w gminie Moszczenica. Są to dwa dodatkowe rejony, które zostały dofinansowane w ramach programu Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przebudową oczyszczalni ścieków na terenie gminy Moszczenica, rozpoczętego w 2009 roku. Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz norweskiego mechanizmu finansowego. Panie wójcie, znajdujemy się w Moszczenicy, przysiłek Wiktorówka. Tu właśnie prowadzone są prace przy kanalizacji, kolejny etap. Ile domów będzie podłączonych do kanalizacji? To nie tylko Wiktorówka będzie objęta kanalizacją. Jeszcze planujemy do wiosny poprowadzić ciąg kanalizacyjny w stronę Turzy, wzdłuż drogi powiatowej do samej granicy Moszczenica-Turza. Planujemy w obydwu tych miejscach, czyli Wiktorówka oraz odcinek do Turzy, podłączenie około 100 domów. Oczywiście jest to możliwe tylko dlatego, że pozyskaliśmy dodatkowe pieniądze. Te pieniądze pochodzą z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli popularne fundusze norweskie. Trochę trudno było się o nie dobić, ponieważ decyzja o przyznaniu nam dodatkowych środków zapadała aż w Brukseli. Jednak doświadczenia nasze pokazują, że można duże pieniądze unijne dostać na kanalizację. Jaka jest kwota całej tej inwestycji? Tutaj wykonujemy 8,5 km sieci kanalizacyjnej. Po przetargu kwota wykonawstwa to jest niecałe 1 700 000 zł. Z tego 60% to jest dotacja ze środków unijnych. Na dzień dzisiejszy w jakiej części Moszczenicy jest już kanalizacja gminy Moszczenica? Codziennie nowe domy są podłączane. Teraz jesteśmy na etapie zakończenia już przyłączy kanalizacyjnych, czyli odcinków od domów do sieci z pierwszego kontraktu. Są to domy od centrum Moszczenicy aż za kościół w Staszkówce. Będzie to około 250 podłączanych właśnie domów.